Dziś kolejny test dysku SSD z interfejsem PCI Express 4.0x4 polskiej marki Goodram. Zapraszam. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Marki Goodram nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, nasza polska, rodzima. I mam dzisiaj dla Was od nich dysk SSD oparty o interfejs PCI Express 4.0x4. Iridium Pro o pojemności 4 TB. Aczkolwiek dostępne są także wersje 1, jak i 2 TB. Producent udziela na niego 5-letniej gwarancji. Co do danych technicznych, mamy do czynienia z kośćmi 3D NAND TLC, które zarządzane są kontrolerem Fizona. Dodatkowo jest tutaj DRAM cache i zarówno on, jak i moduły pamięci umieszczone są po obydwu stronach płytki drukowanej. Dysk znajduje się w porządnym kartonowym opakowaniu wypełnionym pianką. Nie jest to być może jakaś istotna informacja, ale daje nam to poczucie, iż mamy do czynienia z produktem premium. Dodatkowo w komplecie znajdziemy dwuczęściowy, porządny radiator, także obydwie strony dysku są chłodzone. Rzecz jasna, na obydwu tych częściach zaaplikowane są termopady. Jest on dość wysoki, także nie w każdym slocie na płycie głównej będzie można dysk z radiatorem zainstalować, chociażby jeżeli slot znajduje się w miejscu, gdzie montujecie kartę graficzną. I wtedy skorzystać trzeba będzie z radiatora, który macie na płycie. Co też istotne, dysk kompatybilny jest z najnowszymi konsolami, włączając to PlayStation 5. W kwestii transferów producent chwali się, że maksymalny odczyt jest na poziomie 7000 MB na sekundę i maksymalny zapis 6850. Rzecz jasna, u mnie w testach takich liczb nie zobaczycie, ponieważ ja używam benchmarka ASSSD, a ten podaje sporo niższe wyniki. Ale będą oczywiście testy praktyczne, jak chociażby kopiowanie małych i dużych plików. Także bez przedłużania na wyniki właśnie Was teraz zapraszam. Zaczniemy standardowo od syntetyka ASSSD. Pod kątem odczytu sekwencyjnego dysk Iridium Pro wypada najlepiej spośród wszystkich testowanych do tej pory SSD-ków, aczkolwiek różnice są nieduże. Jeśli natomiast chodzi o sekwencyjny zapis, to dysk Goodrama wypada delikatnie gorzej od Patriot VP4300, ale za to zdecydowanie lepiej od Samsunga 980 Pro. W odczycie 4K obrazującym pracę z małymi plikami wyniki na wszystkich dyskach PCI Express 4.0 są bardzo zbliżone. Aczkolwiek w zapisie 4K Iridium Pro znacząco odjeżdża od reszty zawodników w stawce. Czas na testy praktyczne. Pierwszy z nich to wydajność podczas kopiowania małych plików, są to zdjęcia w formacie JPG. Nasz dzisiejszy bohater plasuje się na pierwszym miejscu i wyprzedził SSD Patriota około 10%. Kolejny test to kopiowanie dużego pliku ważącego 25 GB. W tym przypadku mamy pierwsze miejsce ex aequo z dyskiem Patriota, a Samsung zostaje daleko w tyle. Podczas sprawdzania spójności danych w programie 7-Zip wyniki na wszystkich dyskach są bardzo podobne. Dodam tylko, że program, jak i plik testowy zainstalowany był na testowanych nośnikach. I ostatni test to pakowanie pliku programem 7-Zip. Tutaj mamy podobną sytuację i wyniki na wszystkich dyskach są niemalże identyczne. A tak wygląda sytuacja po zapełnieniu dysku do 80%. Transfery maleją, co widać po uzyskanym czasie operacji. W przypadku małych plików jest to około 35% wolniej i przy dużych plikach 13%. Jeśli chodzi o temperatury, dodam, że testy przeprowadzone zostały na dołączonym radiatorze. Jest bardzo dobrze i temperatura nie dobiła do 60 stopni Celsjusza. Jak widzieliście, mamy do czynienia z kolejnym bardzo wydajnym dyskiem SSD. Podobna wydajność jak na Patriocie VP4300, który niedawno dla Was testowałem. Aczkolwiek w tym przypadku lepiej wypada kopiowanie małych plików. No i na Iridium Pro zdecydowanie jest wydajniej w porównaniu do Samsunga 980 Pro. Aczkolwiek liczyć trzeba się z tym, że po zapełnieniu dysku do 80% i więcej będą spadki transferów. Jeżeli chodzi o kopiowanie małych plików, to strata była na poziomie 35% i duże pliki około 13%. Jeszcze taka ciekawostka, zobaczcie jak wyglądały transfery w momencie, kiedy kopiowałem plik z innego dysku SSD PCI Express 4.0 na ten dysk. Przekraczały one 3 GB na sekundę. Nie jest to wprawdzie transfer, jaki uzyskujemy w benchmarkach syntetycznych, no ale przyznać trzeba, że robi to wrażenie. Plus leci za dołączony w komplecie radiator, przypomnę dwuczęściowy, także obydwie strony dysku są chłodzone. Jak mówiłem wcześniej, jest on dość wysoki, także nie w każdym slocie na płycie będzie można dysk z nim zamontować, no ale większość płyt tak czy inaczej radiatory na slotach N2 posiada. Temperatury również bardzo niskie, 60 stopni, także nie ma mowy o żadnym throttlingu. No i przypomnę też, że ten dysk kompatybilny jest z konsolami, w tym PlayStation 5. Cena tego akurat modelu to 3580 zł, za wersję 2 TB przyjdzie Wam zapłacić około 1770 i 935 zł za wersję 1 TB. Ceny oczywiście wysokie, ale nie są wyższe jak innych dysków z interfejsem PCI Express 4.0.
Wiadoma sprawa, że takie dyski kupują osoby, które często przerzucają duże pliki i wtedy ma to sens, bo w normalnym użytkowaniu, jak powiedzmy granie czy też praca na systemie, tutaj wielkich różnic między PCI Express 3.0 a 4.0 raczej nie uświadczycie. Cena moim zdaniem nie jest przesadzona, jako iż mamy, przypomnę, tutaj dorzucony w komplecie naprawdę porządny radiator, który bez problemu utrzymuje temperatury na niskim poziomie. Nie powoduje to oczywiście żadnego throttlingu, czyli spadków transferu. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle, także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Linka do dysku macie w opisie tego filmu, także tam Was odsyłam. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.